wkrótce za koncertową salą miał próby szkolny ansambl wokalno-instrumentalny, a nazywał się Młodość. Pewny rytm, solo i bas i oczywiście klawisze. Kierownik był belfem od śpiewu, on potrafił grać na harmonii. Pam, para, para, ba, pam. 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 Była jeszcze solistka Lienoćka, ta, która uczyła się rok niżej. Miała skłonność zawyżania, ona kochała się w bębniarzu, a jemu podobała się Ola, ta, która grała na klawiszach. A Oli śnił się solo gitarzysta i czasami nauczyciel śpiewu. Pa, para, para, ba, pa. 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 Ten nauczyciel choć był żonaty, miał romans z geograficzką. O tym wiedziała cała szkoła, nie wyłączając młodszych klas. On bardzo chciał się rozwieść, ale coś jego trzymało. Może być troje dzieciaków, a może być dyrektor szkoły. I ten kochał belfra od śpiewu, na przerwach się oni całowali. Oto jaka to muzyka, to właśnie nasza wieczna młodość. Pam, para, para, ba, ba. 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 I ten kochał belfra od śpiewu, na przerwach się oni całowali. Oto jaka to muzyka, to właśnie nasza wieczna młodość.